Cześć! Z tej strony Klub Naziowego Zakątka. Dzisiaj przypominamy, mówimy o Nagietku. Jeżeli chodzi o historię Nagietka, jego zastosowanie, tradycje związane, poprzedni film, teraz Wam pokrótce opowiem o jego właściwościach leczniczych oraz kosmetycznych. Nagietki są takimi klasycznymi roślinami leczniczymi, ponieważ są bardzo bezpieczne w działaniu i dość łagodne i w każdym praktycznie zielniku znajduje się właśnie nagietek, jego wykorzystanie. Natomiast wydaje mi się, że tego nagietka się nie wykorzystuje tak dużo, jak się powinno. W sensie, że wiele osób wie, że nagietek Calendula officinalis można wykorzystywać leczniczo, ale niewiele osób to rzeczywiście robi i niewiele osób je wykorzystuje. Więc tak, może zacznijmy od składu nagietka. Skład nagietek zawiera m.in. flawonoidy. Jeżeli pamiętacie mój film dotyczący kwiatów, co to robiliśmy? Kwiatów w głogu, robiliśmy nalewkę z kwiatów w głogu, to tam też były flawonoidy. I właśnie zazwyczaj w pączkach i w kwiatach będą znajdować się flawonoidy. W nagietku jest także trochę żywic i najlepiej zbierać jest je, no ja dostałam, więc były zebrane kiedy były, tak? Natomiast najlepiej jest zbierać tak przed południem, kiedy tych żywic jest dość dużo. Jak dotkniecie sobie nagietka, takiego, który rośnie jeszcze w ziemi, to zauważycie, że jest lepki. To są właśnie naturalne żywice, które w nim występują. Troszeczkę śluzu w nim występuje, tak sobie jeszcze sprawdzam, czy dobrze pamiętam, tak, saponin, no i przede wszystkim karotenoidy, to samo co w marchewce, czy też tak zwana prowitamina A i nadają pięknego, pomarańczowego koloru. Ja czasami jak robię jakieś pokazy albo warsztaty, to zawsze korzystam z nagietka, bo najłatwiej jest zobaczyć, jak macerat nagietkowy się zachowuje, ponieważ on zmienia dość intensywnie kolor. Nie wszystkie zioła zmieniają, ale właśnie nagietkowy dość intensywnie zmienia. Jak stosowano nagietek? Jeżeli chodzi o stosowanie wewnętrzne, to on przede wszystkim jest lekko moczopędny, uważa się je za zioło oczyszczające, które wspomaga czynności nerek, wspomaga także wydzielanie moczu, więc taka jakby klasyczna tutaj lekka diureza, lekko antybakteryjne, lekko przeciwzapalne. Natomiast zewnętrznie, nagietek chyba głównie się stosuje zewnętrznie, on, tak jak Wam mówiłam w pierwszym filmie, jest stosowany do łagodzenia podrażnień związanych z ukąszeniami, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, ponieważ zawiera saponiny i ma te właściwości, czyli substancje zmydlające i ma te właściwości takie aseptyczne, czyli właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, to świetnie się nadaje do skóry tłustej, czy skóry trądzikowej, więc właśnie preparaty z nagietka w ten sposób się używa szczególnie. Oprócz tego dodaje się go do różnego rodzaju masę do ciała, maceratu, można robić kremy, które pomagają łagodzić właśnie podrażnienia, wszelkiego rodzaju wysypki itd., itd., więc zastosowań jest tutaj mnóstwo, jeżeli chodzi o takie kosmetyczne. Zerkam sobie, czy wszystko Wam tutaj powiedziałam w takim dużym skrócie. Dobra, jeżeli chodzi jeszcze czasami wyczytałam tę informację, natomiast nie wiem, jak się do niej odnieść, bo była tylko w jednym źródle, że tradycyjnie używano również do leczenia bólów głowy, ale nie wiem, w jaki sposób ten nagietek miałby działać. Jeszcze raz wewnętrznie stosowany, on też ma, słuchajcie, takie działanie trochę estrogenne, jest takim ziołem dla kobiet, przede wszystkim w okresie menopauzy można go stosować, ale także pomaga łagodzić skurcze macicy, więc jest stosowany przy bolesnych miesiączkach. Ja osobiście z nagietkiem w tym wypadku nie mam doświadczenia, bo używam trochę czego innego, natomiast moja koleżanka twierdzi, że rzeczywiście bardzo dobrze nagietek działa, przynajmniej w jej wypadku, więc można sobie jak najbardziej spróbować. Jeszcze właśnie dwie rzeczy tutaj. Skoro jesteśmy przy użytku kobiecym, to też robi się czasami różnego rodzaju napary i takie rzeczy związane z w przypadku infekcji intymnych, ponieważ właśnie nagietek ma takie działanie lekko przeciwzapalne i przeciwgrzybicze i jest dodatkowo łagodny, a weźcie pod uwagę, że nie wszystko nadaje się do nałożenia na błony śluzowe, tak? Więc jakby, no, powiedzmy sobie, olejek imbirowy też jest przeciwzapalny, ale nie chcecie go używać w przypadku takiej infekcji, tak? No, to jest dość oczywiste dlaczego, tak? Jeszcze jest właśnie jedna kwestia, że nagietek zarówno stosowany wewnętrznie, jak i zewnętrznie wspomaga przepływ limfy. I jeżeli ktoś się mało rusza albo ma problemy z węzłami chłonnymi, właśnie z przepływem tej limfy, ma problemy z układem odpornościowym, to właśnie wtedy się poleca nagietek w formie wewnętrznej, ale też bardzo fajne robi się z nagietka. Ja robiłam taki, słuchajcie, olejek do masażu właśnie wspomagający przepływ limfy, więc to jest po prostu nagietek, prosta rzecz, która rośnie gdzieś tam wszędzie, praktycznie w każdym ogródku. Jeżeli nie rośnie, a macie ogródek, to powinna rosnąć.
Bardzo fajne rzeczy można z nią zrobić. Aha, oczywiście nagietki można też zjadać. Tak jak Wam mówiłam, były głównie surowcem barwierskim, ale można zjadać też same płatki, jeżeli ktoś lubi tego typu rzeczy, albo po prostu do ozdoby je zastosować, tak jak ja widziałam na swoim talerzu właśnie kawałeczek nagietka. I to tyle, słuchajcie, do sczytania. Mam nadzieję, że film Was zainteresował. Naprawdę bardzo ciekawa roślina, nie tylko piękna, ale bardzo użyteczna i warto po nagietek sięgnąć. Natomiast ja szczerze mówiąc nie wiem jeszcze co z nim zrobię, mam za dużo pomysłów, bo bym chciała zrobić macerat, chciałam zrobić krem, mam taki stary przepis na taki, nie wiem, on chyba z XVIII albo XIX wieku, na krem nagietkowy ze smalcem, więc powiedzmy sobie, że nikt nie będzie chciał go pewnie zrobić oprócz mnie, więc zobaczę jeszcze do czego wykorzystamy. Aha, jedna notka, jeżeli chodzi o suszenie. Te już mają 2 dni, ale nagietki najlepiej jest suszyć jak najszybciej po zebraniu, bo one mają tendencję do więdnięcia, także tutaj nie ma ich co za dużo przechowywać w wodzie, tak? To tyle do czytania, miłego dnia, no i zapraszam Was wkrótce na ziowy zakątek. Hej, hej!